Proszę Państwa, przynoszę Państwu informację o stanie zdrowia naszych dwóch kolegów, tych górników, którzy byli zasypani, których odkopywaliśmy. Oni już są na powierzchni. Jeden z tych górników ma uraz ręki, jest przytomny. Oczywiście będzie przewożony do szpitala, tam gdzie lekarz decyduje, w odpowiednie miejsce. Natomiast drugi z górników jest przytomny, ale ma urazy wielonarządowe. W związku z tym będziemy transportem lotniczym jak najszybciej transportować go tak, żeby uzyskał specjalistyczną opiekę. Natomiast jest przytomny. Ale przy urazach wielonarządowych chcemy być absolutnie pewni, że będziemy mogli jak najszybciej udzielić pomocy. Nadal poszukujemy jednego naszego kolegi, górnika. Akcja ratownicza trwa, wszystkie zastępy ratownicze są na dole i przeszukujemy dalej teren, aż do momentu, kiedy odnajdziemy naszego kolegę. Przed chwilą widzieliśmy, że przyjechał kilka minut temu kolejny autobus na sygnał. Czy to oznacza, że powiększa się grupa poszukujących ratowników? Mamy 12 zastępów ratowniczych, one się po prostu wymieniają ze sobą, ponieważ mamy już kolejną godzinę poszukiwań. W związku z tym, żebyśmy mieli oczywiście sprawne ekipy ratownicze, one się wymieniają cały czas. Ale 12 ekip pracuje na dole cały czas, tak jak do tej pory, czyli liczba jest taka sama ratowników. Wcześniej mówiła Pani o 13 osobach, które są pod opieką lekarzy bądź hospitalizowane. Tych dwóch teraz górników to oprócz tych 13, czy to już jest... Tak. To jest jak gdyby kolejnych, ponieważ to były te ostatnie dwie osoby, które były transportowane na powierzchnię. Więc teraz oprócz jednego górnika, którego poszukujemy, wszystkie osoby są już na powierzchni i jak mówię, to ta jedna osoba, która jest również przytomna, ale ma wielonarządowe urazy, będzie teraz transportowana tam, gdzie zdecyduje lekarz. Jeszcze nie wiemy, do którego szpitala, poinformujemy Państwa. Natomiast no, większość osób jest w takim stanie, że właściwie jest na badaniach bardziej niż hospitalizowana. Czyli razem 15 osób, tak? Razem 15 osób, tak. To może tak, żebyśmy mogli przypomnieć widzom po kolei, jak to wyglądało godzina po godzinę, jeśli możemy. Przed godziną 14 mieliśmy silny wstrząs. Mieliśmy 32 osoby, które były w rejonie wstrząsu, w rejonie takim zagrożenia. Udało nam się dość szybko sprawić, żeby większość naszych załóg, większość górników była na powierzchni. Poszukiwaliśmy 14 osób, potem 5 osób dość szybko odnalazło się, więc 9 osób poszukiwaliśmy. Odnaleźliśmy jedną osobę, która została przetransportowana na zewnątrz. Dotarliśmy już teraz właściwie do wszystkich, czyli po kolei znaleźliśmy wszystkich górników, ostatnich zasypanych dwóch przetransportowaliśmy na górę. Nadal poszukujemy jednego górnika, ta sytuacja się nie zmienia. Czekamy, przeszukujemy teren, 12 ekip ratowniczych przeszukuje teren i mamy nadzieję jak najszybciej odnaleźć naszego kolegę. Dziękuję Państwu. Wolałabym jeszcze nie mówić o tym, dobrze? Ze względu też na rodzinę. Poczekajmy, dobrze? A jaka jest tam sytuacja na górze? Tam się odbywa ręczne przeszukiwanie terenu, czy maszynowe? W tym momencie nie wiem dokładnie, jaki sprzęt jest używany. Ekipy używają takiego sprzętu, jaki jest możliwy do użycia, tak? Czyli wszędzie tam, gdzie mogą oczywiście szybciej się poruszać i używać cięższego sprzętu, tam będą go używać. Opiekujemy się wszystkimi rodzinami, które tego potrzebują. Mamy oczywiście na miejscu psychologów, mamy osoby, które są wykwalifikowane, żeby pomóc wszystkim rodzinom, które tego potrzebują, wszyscy bliscy, którzy chcą, również bliscy, którzy czekali na transport, choćby na górę swoich rodzin, swoich bliskich. Wszyscy oczywiście są przez nas zaopiekowani. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi rodzinami.